W 2014 roku energetyka cieplna Opolszczyzny przejęła w Jeleniej Górze starą kotłownię parową, opalaną miałem węgla kamiennego. Władze spółki podjęły wówczas decyzję o możliwie jak najszybszym zmianie źródła ciepła. Tak przy ulicy Powstańców Śląskich powstała kotłownia gazowa o wysokiej sprawności wytwarzania ciepła. Dbają o to trzy nowoczesne kotły, których wydajność to aż 15 ton pary na godzinę. Jesteśmy blisko mieszkańców, jesteśmy blisko naszych klientów, czyli też przedsiębiorców. To jest dla nas bardzo ważne, stąd też inwestujemy miliony złotych w rozwój i w ekologię. Znajdujemy się w Unii Europejskiej, mamy pewne wymogi, do których musimy dążyć. Także to są te kierunki ekologiczne są w tej chwili priorytetem dla naszej grupy. Zastosowane nowoczesne technologie pomogą w znacznym stopniu zmniejszyć oddziaływanie kotłowni na lokalne środowisko. Spadnie emisja pyłu o około tonę na rok, 15 ton SO2, czyli dwutlenku siarki, około 800 kg dwutlenków azotu. To jest w zasadzie cała korzyść dla Jeleniej Góry. W związku z powyższym nasze hasło reklamowe tej inwestycji lek na smog nie jest na wyrost. Bardzo się cieszymy, że w mieście Jeleniej Góra mogliśmy zrealizować kolejną inwestycję, która wpłynie na poprawę jakości powietrza mieszkańców miasta. Powstanie nowoczesnej kotłowni było możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udzielił spółce ECO prawie 2,5 miliona złotych pożyczki. To jest ponad 70% kosztów inwestycji. No, z uwagi na to, że inwestycja wpisuje się w strategię miasta Jeleniej Góry. Nie licząc tej głównej w tej chwili ciepłowni, która znajduje się, elektrociepłowni na terenie dawnej serwiskozy, w tej chwili wszystkie pozostałe punktowe zostały przekształcone w ekologiczne. I z jednej strony prawdopodobnie będą mieli efekt ekonomiczny ze względu na zastosowanie nowych rozwiązań, gdzie tutaj sprawność jest 95%, i z drugiej strony też rozwiązany problem ekologiczny. Głównym, ale oczywiście nie jedynym odbiorcą ciepła z nowej kotłowni będzie zakład farmaceutyczny Jelfa. To zapewnia nam taką stabilność tego źródła, która na pewno jest większa w przypadku tej kotłowni niż poprzedniej węglowej, ale również elastyczność. Ta kotłownia z informacji uzyskanych od operatora jest bardziej przyjazna, jeśli chodzi o sterowanie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 600 000 złotych.